Siema, jeżeli szukasz świetnych słuchawek bezprzewodowych do usznych do 150 zł, to w tym odcinku zrecenzuję właśnie takie słuchawki, a mianowicie Syllable S101. Zapraszam. Przy zakupie w zestawie dostajemy pudełko do ładowania tych słuchawek, w środku znajdują się słuchawki. Oprócz tego dostajemy kabel USB do micro USB, tak aby ładować te słuchawki. No, dostajemy jeszcze instrukcję, dostajemy dwa zestawy gumek do słuchawek, czyli w sumie mamy trzy takie zestawy różnej wielkości, przez co każdy może dostosować to do siebie. I tyle z rzeczy, które dostajemy. Wykonanie słuchawek jest nienaganne, wszystko fajnie się otwiera. Dodatkowo słuchawki za każdym razem idealnie pasują do tego miejsca przeznaczonego na nie. Po prostu wystarczy je rzucić i same się dopasują idealnie, żeby się ładować. Jednak mamy jeden mankament, a mianowicie kabel, który dostajemy. Czuć, że jest gorszej jakości, jednak nie jest to żaden problem, ponieważ kabel USB na micro USB jest bardzo częsty i możemy nawet mieć taki w telefonach. I ten działa, ale po prostu czuć, że jest tandetny. Ale słuchawki są jak najbardziej ok. Na pudełku znajdziemy cztery diody, które wskazują nam poziom naładowania baterii. Otwieramy, zamykamy i wtedy diody się włączają na krótką chwilę i pokazują, jakie jest naładowanie. W tym wypadku są 3x4 diody. Jest to dobry wskaźnik. Od razu zawsze jak widzę jedną diodę, to ładuję i się to sprawdza. Z tyłu mamy wejście na micro USB, żeby naładować opakowanie. Bardzo łatwo się otwiera i zamyka się również bardzo fajnie. Mi się to podoba. I przejdźmy teraz do słuchawek. Słuchawki prezentują się tak. Mamy tu jeden przycisk, który możemy sterować. Jedno naciśnięcie to jest pauza tego, co słuchamy. Dwa naciśnięcia prawej słuchawki to jest podgłośnienie, a dwa naciśnięcia lewej słuchawki to jest obniżenie głośności. Więc jest to bardzo intuicyjne i wygodne w obsłudze. Dodatkowo, jeżeli ktoś do nas dzwoni, naciskamy prawą słuchawkę i się odbiera. Jest tam kilka dodatkowych opcji, jednak zapomniałem je, ponieważ ich nie używam. I znajdują się one w instrukcji. Instrukcja tam, żeby zaznajomić się z tym, wystarczy kilka minut, więc nie ma z tym problemu. Okej, teraz pytanie, jak leżą w uchu te słuchawki. Przed zaczęciem ich używania przetestowałem sobie wszystkie trzy wielkości gumek, wybrałem te najmniejsze, ponieważ najlepiej mi leżą. Zakładam je teraz. Okej, tak to wygląda na uszach. Może nie wygląda to zniewalająco, nie wygląda to na pewno tak fajnie jak te słuchawki z Apple, jednak spełnia to swoją funkcję i dobrze się trzyma. Teraz zrobimy test wstrząsów. Prawa słuchawka spadła po tym wstrząsie, jednak zróbmy ponowny test, ponieważ mogę ją źle założyć. No i teraz spadła lewa, czyli to był już taki ekstremalny wstrząs, jednak z mojego doświadczenia wynika, że słuchawki nie wypadają. Testowałem je podczas biegania. I tu sprawdzały się wyśmienicie, nie mogę nic im zarzucić. Jednak jeśli chodzi o boksowanie, to gdy miałem założone te słuchawki i robię tak, tu moja ręka zahacza tą słuchawkę, przez co wypada mi co jakiś czas i muszę ją poprawiać. Więc do boksowania się nie nadają, jednak do biegania jak najbardziej tak. Czyli robię tak i ona mi dociska się, czasem wypada, więc na pewno nie polecam ją do boksowania. Chyba nie ma słuchawek dobrych do boksowania. Może są, nie wiem, ale ja jeszcze się z nim nie spotkałem. Jednak do biegania jak najbardziej ok. Na siłowni również ok. A więc jak grają te słuchawki? Muszę powiedzieć, że minimalna głośność, jaką mamy w tych słuchawkach, jest i tak za dużo moim zdaniem. I czasami chciałbym posłuchać jeszcze z niższą głośnością. Jednak jest to niemożliwe, ponieważ mam ustawioną na minimalną głośność, a i tak jest ona dla mnie za głośna, więc na pewno nie będzie problemów z tym, że będą za ciche. Może wam to przeszkadzać, że będą za głośne czasem, jednak to są takie sytuacje, jak mam totalną ciszę i no i wtedy jest trochę za głośno, na najniższej głośności. Poza tym słuchawki grają bardzo przyzwoicie, nie jestem żadnym znawcą w tym temacie, jednak jako konsument i zwykły użytkownik tych słuchawek stwierdzam, że grają fajnie i nie mogę im nic zarzucić. Ok, jak wygląda parowanie w tych słuchawkach? A więc otwieramy je i one automatycznie się włączają. Jeżeli się nie włączą, to naciskamy przycisk jeden raz i wtedy się na pewno włączą. I już się połączyły z moim telefonem, który ma włączony Bluetooth. I zrobimy sobie test odległości od telefonu, więc mam tu telefon. Puszczam na telefonie muzykę.
Okej, włączyłem muzykę na telefonie. Teraz kładę ten telefon pod kamerą i będę się oddalał i zobaczymy, jak daleko może grać. Okej, obliczyłem, że jest to 17 kroków od tamtego miejsca. Tam jeszcze grało, jednak były momenty, że zacinało, więc nie było to pełne granie. Jednak jakbym był nieruchomo, to myślę, żeby ciągle grało. Czyli 16 kroków od tamtego miejsca, ciągle grało, jednak od czasu do czasu były jakieś zakłócenia. I tu producent deklaruje nam 10 metrów grania, więc na pewno spełnia ją te słuchawki 10 metrów, bo 16 kroków to niewątpliwie będzie więcej niż 10 metrów. Okej, kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, a mianowicie ile wytrzymają na graniu, czyli jaka jest pojemność baterii. W tym wypadku jest to 500 mAh, chyba mAh, jednak nie jestem tego pewny. I tu producent deklaruje nam, że będziemy mogli słuchać muzyki przez 10 godzin, jednak z moich doświadczeń wynika, że może to być nawet dłużej, bo deklaracja jest przy 70% głośności słuchawek, jednak ja zazwyczaj słucham ciszej, ponieważ jak wam mówiłem, ta głośność jest trochę przesadzona moim zdaniem. No i tak 4-5 dni intensywnego używania tych słuchawek jak najbardziej wchodzi w grę przy jednym naładowaniu case'u. Tak bez schowania ich z powrotem do case'a ponad godzinę grają, półtora nawet bym powiedział. No, nigdy jeszcze nie przekroczyłem półtora godziny ciągłego słuchania i się nie wyłączyły, więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że półtora godziny będą grać. I jeżeli używamy ich 2-3 godziny dziennie, to posłużą nam około 5 dni. Nie jest to sprawdzone, po prostu tak wynika z moich doświadczeń. Ok, przejdźmy teraz do ceny i skąd wziąć te słuchawki. A więc kupiłem je na AliExpress za 139 zł. Kupiłem je wprost od producenta, nie było żadnych pośredników. Z tym możecie uważać, ponieważ mogą się wam trafić jakieś podróbki, jeśli będziecie szukać tam oferty o kilka złotych tańszej. Więc najlepiej kupić to z linku poniżej, daję wam link do tego oficjalnego ogłoszenia. Kupiłem je za 139 zł z darmową wysyłką z Chin, czyli bardzo dobrze. Przyszły mi w 3 tygodnie około i tu się zdziwiłem, ponieważ bardzo szybko je wysłali i szybko do mnie doszły. Może nawet było to poniżej 3 tygodni, nie pamiętam dokładnie, ale przyszły szybko, to pamiętam. I nie było żadnych problemów, paczka dobrze zapakowana. Okej, testuję te słuchawki już około miesiąc i cała recenzja jest w oparciu o ten miesiąc użytkowania, więc jeżeli coś wyjdzie mi po 2 miesiącach, to napiszę to w komentarzu, jednak na tę chwilę, po miesiącu użytkowania, wszystko jest tak, jak jest w tym materiale i może się to zmienić, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Zrecenzowałem dla was słuchawki do 150 zł, które są wyśmienite jak na tą cenę. Nie wiem, czy mogę znaleźć coś lepszego, może tak. Nie jestem ekspertem w tym temacie. To jest recenzja, która jest recenzją użytkownika i niech taką pozostanie. Jeżeli ci pomogłem, to daj łapkę w górę, napisz komentarz, co bym mógł poprawić i cześć.